Dzień dobry. Z tej strony cyrk rodzinny. Zwykle spotykamy się u nas na Wiatora. Tym razem będzie inaczej. Spotykamy się u was w domach i będziemy żonglować byle czym. No bo pewnie nie macie w domu sprzętów cyrkowych, ale może macie. Takie foliowe siateczki. I takie foliowe siateczki z powodzeniem zastąpią nam chusteczki. A od chusteczek warto zacząć naukę żonglowania. Powtarzajcie za mną. Zmieniamy rękę. Zmieniamy ćwiczenie. Teraz będziemy rysować iksiki. I nasza siatka będzie wędrowała z ręki do ręki po skosie. Oczywiście ona lubi tańcować w powietrzu i czasami spada na podłogę, ale tym się nie przejmujemy. To jest wpisane proces uczenia się żonglowania. Do kolejnego ćwiczenia potrzebujemy drugiej siateczki. Powtarzajcie za mną. Wyrzucamy siateczkę raz z jednej ręki, raz z drugiej. A teraz chwytamy siateczki w jedną rękę, tak żeby osobno jedna była pod palcem małym i palcem serdecznym, a druga pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym. I będziemy wykonywać takie słupy. Ta ręka odpoczywa, a ta ręka pracuje. Wyrzucam różową, niebieską, różową, niebieską, różową, niebieską, różową, niebieską i zmieniamy rękę. Znowu odpowiednio chwytamy. Niebieska, różowa, niebieska, różowa, niebieska, różowa, niebieska. I tak dalej. Kolejne ćwiczenie. Znowu będziemy rysować w powietrzu iksik, ale tym razem na dwie siateczki. Jak wyrzucę różową i będzie w najwyższym punkcie, to wtedy wyrzucam niebieską. I odpowiednio łapię najpierw różową, a potem łapię niebieską. Różowa, niebieska. I znowu różowa, niebieska. Zauważcie, jak łapię, to mam wyprostowane ręce. Nie krzyżuję ich. I jeszcze raz. Różowa, niebieska. Do kolejnego ćwiczenia potrzebujemy trzeciej siateczki. Robi się poważnie. Ten trik nosi nazwę słupy. Będziemy rysować w powietrzu takie słupy. Najpierw wyrzucę różową siatkę. Jak będzie w najwyższym punkcie, to wtedy jednocześnie wyrzucę zieloną i niebieską. Będziemy w powietrzu rysować taki różowy, zielony i niebieski słup. Uwaga! Różowa i dwie pozostałe. Kolejne ćwiczenie nosi nazwę kaskada. Znowu iksik, ale tym razem na trzy siateczki. Najpierw niebieską wyrzucam, potem zieloną, na końcu różową i cały czas obowiązuje ta sama kolejność. Zaczyna ta ręka, która ma dwie siateczki. Uwaga! Niebieska, zielona, różowa. I ostatnie zadanie. Będziemy wykonywać rękami takie koła. Krążymy. Raz jedna, raz prawa ręka,
raz lewa, raz prawa, raz lewa. I w momencie, kiedy ta ręka, która ma dwie siateczki, będzie w najwyższym punkcie, wypuszczamy pierwszą siatkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Znowu cały czas ta sama kolejność. No i teraz pora, żeby połączyć wszystkie te trzy triki. Kaskadę, słupy i odwróconą kaskadę. Możecie żonglować w kuchni, w pokoju, w sypialni, na strychu, w piwnicy, w łazience, w przedpokoju, w salonie, w ogrodzie, tam gdzie chcecie, tam gdzie możecie. Najważniejsze, żebyście żonglowali w tym trudnym czasie, bo żonglowanie poprawia nam nastrój, a tego nam bardzo brakuje ostatnio. Zatem żonglujcie, powodzenia, dobrej niedzieli i do zobaczenia za miesiąc.